No przyszła i się rozgadała. Wracam do was na kawcie. Słyszycie to? I co jeszcze? Naprawdę? Czyli co, chcesz wodę? Tak? Stoi i patrzy. Pokażę cię, myślisz, że nie? I co ty chcesz z tej szafki? Co kot chce z szafki? Lalo? Za nie mówiłaś, jak widzisz kamerę, tak? Co chcesz? No? Powiedz co? Te naklejki trzeba przeklęte zdjąć. Nie, mieliśmy zdjąć i zapomniałam. Cały czas zapominam. Które chcesz? Te? Nie, może te. Pocierać się tylko chcesz, tak? Te chcesz? Dodamy to i witaminki, tak? Tak? Gdzie jest Daisy? Długo nie trzeba pani wołać, tak? Ojej. Które dajemy? Daisy? Daisul? To dajemy? Tak? Na te macie ochotę? Dacie mi otworzyć jakoś może? Czy nie bardzo? To otworzymy, co? Co się miało być widać? No? Ty kocie mój. No? No i co? I co? Już? No i o co teraz prosisz jeszcze? O co kot prosi jeszcze, co? Co? Co maluchy? No nie. O co koty proszą? Nie mam jak was nagrywać, tak się tutaj plączecie koło mnie. No? A przytulać się po prostu chcecie, tak? Ojej. Ojej. No. To jest pięknymi kotami. Co? Nie atakuj jej. Nie wolno. No jedz. No jedz. Nie bój się, nie będę cię ganiać. No, jakby ktoś pytał, to u nas tak codziennie. My codziennie sobie tak przygotowujemy. Dobra. Szukam kubka, który do mnie przemówi. Przemówiła Smonia. Dobra, jedziemy sobie kawcie, zrobimy kaweczkę i za chwilkę przesyłam. O, śmietnik się przewrócił któryś, ale widzę co, się przewrócił i ludzie pewnie już od rana na pewno przechodzili, przejeżdżali i nikt nie raczył podnieść. No bo po co, nie? Może jak się przewrócił, to się sam podniesie. No to tak nie działa niestety. Wydawałoby się, że człowiek jak się przewróci, to się sam podniesie. A to nawet to nie działa zawsze. No, nawet i człowieka trzeba czasem podnieść. Dobra, zjedzmy sobie. Zjedzmy. Suplemencik. Te trzy. Nie wiem, jakoś tak po prostu mam i biorę, ale żeby coś odczuwać, jak już opowiedziałam, to chyba nie bardzo. Nie wiem, nie umiem stwierdzić, ale na pewno nie czuję żadnych różnic. Może jakoś tak skądś wodę tu chcę wzięła, czekajcie, szklaneczkę szukam. Szklaneczkę szukam, bo oczywiście w zlewie są do umycia i mi się na razie nie chce. Ok, zalewamy sobie kawcie. Dzisiaj znowu idę do pracy, słuchajcie, do 22. Także znowu będzie kosa. Wczoraj jakoś przeżyłam, ale powiem wam, że taka zrąbana byłam cały czas. Ja przez te od godziny tej 3.30, prawie 4 do godziny 22, szczerze nie usiadłam na dupce, w sensie nie miałam przerwy. No, nie miałam przerwy, nie miałam kiedy, żadna z nas nie miała przerwy tak naprawdę. Jedna poszła tam, nie wiem, chyba z dwa razy, tylko ta co pali, to poszła chyba Kaśka tylko z dwa razy, może zapalić, może trzy. Nawet nie pamiętam, ale generalnie naprawdę mało, która miała przerwę. Jakąś tam minimalną, tylko na mini, takie szybkie zjedzenie, jakichś nuggetsów. Ja nawet nic nie zjadłam. Oczywiście leżały jakieś tam ciasteczka i gdzieś tam skubyłam w locie coś i szłam, wiecie, pakować, ale tak, żeby usiąść i mieć przerwę, taką 15 minut, nie działało wczoraj.
Także taki mieliśmy zapierdziel. No i czuję, że dzisiaj może być to samo. Tym bardziej, że dzisiaj jest brzydka pogoda, więc jak jest ładna pogoda, to jeszcze ludzie, wiecie, gdzieś tam trochę siedzą w domach i dopiero ruszają po żarcie, gdzieś tak powiedzmy o tej 5-6 dopiero. No a taką pogodę jak jest dzisiaj, czyli pada, jest taki szaro bury dzień, to pewnie będą nic, nie będą robić nic, tylko jeść. Słuchajcie, dostałam jakieś dwie przesyłki. Wow, jest z Labilabu. O, jest z Labilabu, nie wiedziałam, patrzcie, no, nie poznałam, no jeszcze śpię. Znaczek Labilabu, super, przyszły magnesy, ale się jadam. No to czyli będzie to połączone tutaj właśnie już na wloszku, czyli open box z Labilab. Mega się cieszę. I chyba tu powinno dostać pyłek, ale coś takie duże to jest. Nie wiem, od Mileny. Ale ja tylko czekałam, słuchajcie, na pyłek. Więc nie wiem, co tutaj mam. Otwórzmy. Otwórzmy przesyłkę od Mileny. I zobaczmy. Miałam mi wysłać tylko pyłeczek. Pyluluniek. A ona mi tu wysłała, nie wiem co. Wow. Jakiś zestaw młodego skauta. I kartkę. Wariatka. Zwariowałaś. Chciałam tylko pyłeczek. Znaczy chciałam. Napisałam, że tylko pyłeczek, więc na pyłeczek się zgodziłam. Efekt syrenki i glittery efekt jeszcze. Super. Wow. No właśnie na to czekałam. Na to czekałam, więc robimy sobie. Muszę dorobić te dwa. Wczoraj w pracy niestety ucierpiały, ale to tak przywaliłam, że myślałam, że mi z całym palcem zejdzie. Clear Brow Gel. O, jakiś brow gel. Model & Co. Znam tą markę. Model CO. Clear Brow Gel. Czyli taki żelik na rzęsy. No dobra, to poprawimy, nie? Rzęsy, a co? Odlewam na żywo. Jak wiecie, ja już za dużo nie muszę robić moimi rzęsami. Czekajcie. Brał, nie rzęsami. Ja mówię do was rzęsy, nie? I smaruję brwi. Spoko. No, to jest właśnie znak, że ja jeszcze dobrze nie wstałam. Dobra. Mamy taki produkt. Bardzo dziękuję w ogóle. 6 miesięcy na zużycie. No, taki. Taki o. Także takie coś dostałam. Dziękuję bardzo, bo to już jest ponad paczuszkę. Ponad to. Tutaj mam coś Rose Oil and Peach. Brzmi nieźle. Co to jest? Deep Conditioner. A, do włosów. Głęboka jakaś odżywka do włosów. Nawilżająca. Dobra, czekaj. Olejek różany i sok z brzoskwini, więc może pachnieć super. No dobra, dziękuję. Ale to jest jakieś takie gęste i pewnie starczy mi chyba na dwa razy. Bardzo dziękuję. I też to coś do... Tu też coś, słuchajcie. Hair Mask Skull Treatment and Miracle Shampoo. 3 w jednym. Formuła, jakie małe. Takie już na takie to ja mam pasty do zębów. Wow. pH Balance. No dobra. Nietestowane na zwierzętach. Bez parabenów, bez SLS-ów. Naturalne składniki, wyprodukowane w Netherlands. Wow, no dobra, spróbujemy, no co? Zapakowane całe. Chciałam powąchać. Ja muszę powąchać. Dobra, bardzo dziękuję. Maska do włosów. Także będziemy jeszcze bardziej dbać o nasze włosięta. Bardzo ci, kochana, dziękuję. Nie spodziewałam się. Czekałam na pyłek tak naprawdę, a tu proszę, bam, jeszcze jakieś dodatki. Zostawię sobie oczywiście tutaj kopertę. Takie zboczenie zawodowe, słuchajcie, zostawiam kopertę po prostu na pamiątkę. Także Mileno, bardzo, bardzo ci dziękuję serdecznie. I mam jeszcze od ciebie Private for Agnieszka. Okej, okay. To tak chociaż wam pokażę troszeczkę. O, kartkę mam. Kartka, telefon, o, ale piękne pismo, wow. Kartka jest przepiękna, dostałam taką kartkę, będzie stała dziś u mnie na parafecie. I ja mam pisidło do czytania. Dobra, zaraz siądę sobie z kawą i poczytam, bardzo dziękuję, ale szkoda, że wam nie mogę pokazać, jakie ty masz piękne pismo. Wow,
i robisz takie duże, jak nad i macie kropki, to ona robi takie duże, jak ja kiedyś robiłam, jak się uczyłam tak ładnie pisać jeszcze za nastolatki. Uwielbiałam takie i zawsze robić, zawsze robiłam duże i. Takie dużą tą kropkę, wiecie o co chodzi. Made my day. Dziękuję Ci serdecznie, zaraz będę Cię czytać do kawy. A tu mamy open boxa, unboxing Labi Lab, czyli nasza współpraca. Odezwali się do mnie po raz kolejny, także jest mi bardzo miło, ponieważ sprawdzili, że na podstawie mojego kodu mieli dość sporo zamówień, czyli po tym moim pierwszym filmiku. Bardzo mnie to cieszy, bo jakby nie oznaczacie mnie zbyt bardzo i zbyt często na social mediach, czy to na przykład właśnie na Instagramie, a mimo to napisali właśnie, że sporo na mój kod było zakupionych rzeczy. Dlatego chcą prowadzić dalej ze mną, kontynuować współpracę. No i co? Teraz z tego, co się dowiedziałam, to od każdego zamówienia z Waszej strony na mój kod, czyli AgaVlogs10, już wiem, że to jest taki kod. Bardzo proszę, na ten kod, czyli AgaVlogs10, jest to specjalny kod zniżkowy dla moich obserwujących, także bardzo się cieszę. I jest to minus 10% do 15 sierpnia 2020 roku. Czyli do sierpnia możecie śmiało korzystać z tego kodu. Zaraz Wam to wszystko też nagram na storkę. I mamy tutaj moje magnezy. You're so magnetic. O, prawie, że się zgadza, powiedzmy. Tak to wygląda. Nie wiem, kiedy ja tą kawę moją dopiję. Otwórzmy sobie te cydeńko na wloszku. Ta-da-da, ale się jaram. Jaram, bo nie mogę się doczekać, jak to wygląda. O nie pokażę Wam. Czekajcie, muszę to ładnie. Ale fajne. Wow. Zobaczcie, ja tu wybrałam sobie 9 magnesów. Jak Wam to mam pokazać? Tak to wygląda. Ale czad. Ale to jest świetne, słuchajcie, rozwiązanie. I to chyba było za 35 albo 39 zł. Są to takie magnesy. Wiadomo, że uważajcie, jak wysyłacie ich zdjęcia, bo oni albo możecie sami podocinać te zdjęcia do tego formatu, który jest tutaj jakby wymagany. One są błyszczące, nie są matowe. No, świetne. I słuchajcie, oni automatycznie też mogą Wam robić poprawki, tak? Czyli poobcinać Wam automatycznie i wyrównać. Tutaj mamy teraz, co to jest? Aha, chyba tylko po prostu oddziela to, żeby się nie rysowały. Wow, no i jest to magnes. Ja wybrałam sobie moją ikonkę z logo. Dalej wybrałam sobie z synkiem pamiątkę, czyli chcę mieć nas na lodówce, ale mega, słuchajcie. Czekajcie, oddzielę, bo za chwilę będę chciała to też pokazać na story. Tutaj mam trzecie, wybrałam to zdjęcie, bo je bardzo lubię, więc wiadomo, no to są moje magnesy, więc jestem ja na nich. Dalej wybrałam z córcią, czyli no jak mam z synkiem, to musi być z córcią. Dalej, no to są takie moje sentymentalne. Moje z imprezy, to była najbardziej udana impreza ever z dziewczynami. Dalej takie wybrałam, bo jest ładne. Ale są skromna, co? No, dobra, i uwaga, i wybrałam to, tylko widzicie, mam obcięte trochę głowę, ale wszystko widać. I to jest też fajny dzień, jak jechaliśmy do Edynburga. Pierwszy raz zrobiłam sobie niebieskie kreski, słuchajcie, pod okiem. Wow, no nie, no po prostu jaram się, po pierwszy raz takie w ogóle coś widzę, jaką możecie zrobić świetną pamiątkę, słuchajcie, z Waszymi zdjęciami z wakacji, nie z wakacji, nie wiem, z Waszymi dziećmi, dla dziadków i tak dalej, czy na dzień mamy wydrukować nawet niekoniecznie zdjęcia, ale to możecie wydrukować na przykład, nie wiem, cytat jakiś i cytat sobie przykleić, no cokolwiek możecie wykonać w formie zdjęć na takich magnesach na piance i przykleić je do lodówki na przykład. I takie, ja wybrałam 9, miałam do wyboru 9 tychże tutaj opcji i to wybrałam też, to też jest taki dzień, taki sentymentalny, taki mój prywatny, więc jakby nie będę tu o nim opowiadać, ale takie same sentymenty wybrałam, tak Wam powiem, no mega, także takich 9 magnesów i teraz, a jest widoczna lodóweczka i tak to się prezentuje, czat, po prostu czat.
jeszcze pokażę na Insta i później sobie zaaplikuję na lodówkę. No mega fajna sprawa, słuchajcie, takich 9 magnesów macie za 35 albo 39 zł. Wstawię Wam link oczywiście w opisie pod filmem. No i polecam Wam korzystać ze zniżki, jeszcze minus 10% od tej kwoty. Naprawdę, dziewczyny, jak za darmo. Uważam, że jak za darmo i też dlatego właśnie chcę akurat z taką firmą współpracować, bo nie dość, że to jest fajna rzecz, bardzo ładnie wykonana, to naprawdę jak za darmo. Jak za darmo. Ja Wam kiedyś powiedziałam, że nieraz jeszcze skorzystam i skorzystałam. Także mam magnesy. Tam macie różne opcje fotoalbumów, takie te fotoksiążki, magnesy, zdjęcia tradycyjne. Macie też zdjęcia kwadratowe, które na przykład tak jak moja córka wiesza sobie na tych światełkach u siebie w pokoju, czyli dla nastolatek coś fajnego. No naprawdę świetna sprawa. Przypominam, Aga Vlogs. 10 i otrzymajcie minus 10% od każdego zamówionego produktu, to znaczy Wy otrzymujecie 10%, a od Waszego zamówionego produktu ja dostanę jakiś tam niewielki procent również. Także będzie mi bardzo miło, jak po raz kolejny skorzystacie z tej oferty. Także to by było na tyle i w końcu dopiję kawę, bo za chwilę będę ją piła zimną. I hejo, hejo! Dzień dobarek, albo może tym razem dobry wieczór, bo nagrywam wieczorem. Nie wiem, czy to będzie kontynuacja, więc nie wiem, czy mam się przywitać. Dzień dobarek, witam bardzo gorąco i serdecznie, albo witam serdecznie w kontynuacji vloga. Nie wiem, któryś z początków wybiorę przy montażu. Słuchajcie, ja właśnie skończyłam pracę, jest niedziela, jakby ktoś pytał. No i jest to mój ostatni dzień pracy. Poszłam do Lidla, poczyniłyśmy jakiś tam shopping, a że lubicie hole z siaty, to postanowiłam, że po prostu zacznę tego vloga właśnie teraz, od właśnie hole z siaty. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać i zaczniemy od hola z siaty, czyli tak, na pewno zaczniemy od chipsów, bo już są wyjęte i później ich nie znajdę. Cheese and onion, 6-pak, mój synek prosił, więc ich ma. Płatki, takie płatki czekoladowe, lubią, więc sami sobie wybrali. Dobra, i tutaj są rzeczy do szafki. Dr Pepper, no, czyli ich ten taki napój, ja nie lubię, nie piję w ogóle gazowanego, także to jest tylko dla dzieciaczków. Okej, czekajcie, w ogóle muszę zrobić co to miejsce w tej lodówce. No dobra, i zaczynamy. Co tutaj mamy? Czerwone wino Biona, Olivia wybrała. Wkładki, to nieważne, czyli podpaski. Ja wybrałam, bo mam ochotę, słuchajcie, na bigos po prostu. To jest z mięskiem wieprzowym i suszonymi grzybkami. Także słoik bigosu. Mam ochotę po prostu z chlebem i z masełkiem. Pizza, u nas pizza musi być zawsze, bo my wszyscy uwielbiamy pizzę. Wybrałam pepperoni z Godfellas. Więc to. Dalej. Jogurty z Millera. Takie jogurty. Okej. Okay. Olivia wybrała sobie Alpro almondowe mleko, czyli migdałowe. Dalej mleko. Dalej te takie ciastka. Mój synek ostatnio je polubił, więc mu wzięłam, będzie miał jutro na śniadanie. Wzięłam lody. Ostatnio mi zasmakowały te i brałam je toffee albo caramel. A teraz znalazłam peach parfait. Parfait. Cokolwiek to znaczy, z almondem. No po prostu to musi być sztos. Także zostawiam w ogóle i za chwilę będziemy jeść. Podlaski pasztet z pomidorami. Też bardzo lubimy. Także to. No i tutaj jest jedna torba już. Co tak mi słuchasz, kochanie moje, co? Ach, tak mnie słucha właśnie. Padnięta jestem trochę, ale jestem taka głodna, że mam ochotę po prostu coś dobrego zjeść. Więc zaraz będziemy jeść. Dalej, kolejna torba, mamy tak, majonez, dalej jest przeceniony, ostatnio Wam mówiłam, że był po funcie, dalej jest po funcie. Następna rzecz, Olivia wybrała sobie Doritosy, synek wziął te niebieskie, ona Doritosy, jakieś chili czy coś. Tu widzę, że wybrała Olivia sobie sausage rolle, wzięli sobie, przecięli dla nich, bo ja tego nie jem. Dalej Oli wzięła jakieś blueberry muffins. Muffinki, blueberry, czyli jakieś jagodowe chyba.
odżywkę sobie wybrała, jakąś taką nabłyszczającą włosy, więc zobaczymy z L'Oreala Elviv. Tutaj wybrałam ja tą pizzę, ona jest teskowa, hot and spicy, ale bardzo lubię pizzę ze spicy chickenem, także super. Więc to zaraz wszystko mi tu poleci, słuchajcie. Co, Lalo? Coś chcesz? Nie? Dalej. Ostatnia rzecz z siatki jest to chleb. Także chlebek. Czekajcie, tutaj tą siatkę będą sobie przeznaczymy ją na śmieci. Lecimy dalej. Tutaj muszę się skielić, bo są jajka, więc żeby nie stłuc jajek. Następna rzecz to jajka. 15 ich jest, tak, 15 jajek. Dalej, tutaj co mamy? Dalej mamy cheeseburgery. Wybrałam te, one były teraz po funcie, normalnie są chyba po funt 50 albo po 2. Także cheeseburgery, wzięliśmy 3 dla każdego cheeseburgerze. Zobaczymy zaraz, co będą chcieli jeść, więc to zrobimy. 2 razy makaroni cheese, najlepszy, jeżeli szukacie, tak jak mashed potato, wam mówiłam, że najlepsze są w Sainsbury. Tak, makaroni cheese, najlepszy to jest właśnie ten teskowy, ale ten, nie ten w szaro-niebieskim, tylko w tym opakowaniu. I polecam wam dodać po prostu, gotować je z dodatkiem do wody, dodajecie troszeczkę mleka, troszeczkę masła, a potem na końcu dodajcie sobie bekon, podsmażony bekon. Sztosik. Sztosik, po prostu sztosik. Co chcesz? No zaraz. Zaraz ci dam, przecież masz miskę. Masz jedzenie. Masz jedzenie. Się patrzę, jakby nie miała. Pomidorki. Takie. Dalej, właśnie boczek. Boczek wzięłam polski. To jest lardons jakiś, morliny. Tu wzięłam pierwszy raz, ja się na to już czaiłam i czaiłam i wyczaić nie mogłam. 100% arabika coffee, espresso coffee almond, z almondem, nie wiem, dajcie znać, czy piłyście, jeszcze było takie czarniejsze, ale że ja piję z mlekiem i na słodko, to wybrałam tą opcję. Nie wiem, pierwszy raz spróbuję, po 2,50 to coś jest, czy po 3 jakoś tak, także nie mało, ale też duża buta, więc zobaczymy. Oliwia wybrała lody Magnum almondowe, więc to. Dalej, banany i masło. To jest to, co jest w tej siatce. Okidoki, zaraz będzie trzeba to wszystko pochować. Masło wybrałam niesolone, dlatego że ja zawsze doprawiam wszystkie potrawy. Dalej, wzięłam sałatę. Sałatę brałam z zamysłem do cheeseburgera, bo ja uwielbiam. Sałata pomidor musi być. Tu Oliwka wybrała im jakieś pot noodles, bardzo lubią, to jest dla Oliwii, a to jest chicken and mushroom, a tu jest Bombay Bad Boy, także Bad Boy pewnie dla Oliwii, a ten chicken mushroom pewnie dla Rosjana. Dalej, wzięłam im te, przecenione były akurat te takie, to się nazywa Bramley Apple Turnover, jakieś takie paje, czy jak to się nazywa, nie wiem, czy nazywa, takie te ciastka ze środku z jabłkami, także były za 90 centów. Dalej truskawki, Oliwia wybrała truskawki, dalej chlebek, chlebek taki troszeczkę ale polski, on był w ogóle, on ma datę do chyba dzisiaj, 24 maj, chyba do dzisiaj, więc za chwilę może go właśnie zużyję, jeszcze sama nie wiem co będę jadła, na wszystko mam ochotę, słuchajcie, czekajcie, bo się tutaj pomieszam. Dobra, tutaj Oliwia wzięła sobie te plastry na nos, biorę, biorę, więc wzięła, one były teraz po chyba 2 funty, wzięłam im takie te deserki, takie te rollsy, tutaj berlinki, czyli paróweczki, dalej almetę, bo wszyscy uwielbiamy, ale ja zwłaszcza, i tu wzięłam wam 3 produkty, właśnie do testów. Jestem mega ich ciekawa, jak to one się u mnie sprawdzą. I mówiłam wam, że zrobię wam test produktów z Tesco. I to jest ta seria FF Kiss Proof Matte Liquid Lipstick. Wzięłam właśnie w tym kolorze, który widziałam u jednej z dziewczyn. I zobaczymy, czy u mnie będzie też ładnie. Velvet Matte Lip Crayon z FF w kolorku Parisian Pink. Wzięłam go z zamysłem do tej pomadki, która jest też liquidowa i to jest Lip Lacquer Liquid Lipstick. Wzięłam dlaczego 3, bo są 3 różne, jeszcze była pomadka. Nie chciałam brać wszystkiej całej gamy kolorystycznej, no bo to wydałabym na to chyba z 5 dych. Także chciałam wam po prostu zrobić teścik 3 produktów z szafy teskowej, jak to się sprawdza w
praktyce. One są po 4 funty, także i tak jak na testy, to jest 4, 4 i ta jest za 3. Czyli 12 funtów, takie 3 pomadki. Dlaczego tylko tyle? Bo jak się nawet nie sprawdzą, to po prostu kasa idzie w błoto, więc... No, więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o mój cały shopping. A jakby ktoś był ciekawy, bo jest dużo osób, które się pytają, Aga, jak wyglądają ceny u Was tam w Anglii, Szkocji, no to już Wam mówię, za to wszystko, co tutaj widzicie, zapłaciłam. Tutaj zapłaciłam 60, a potem dobrałam właśnie te, to jest 8, za 11 funtów te pomadki, te błyszczyki, czyli 71 funtów. Czyli możecie sobie... Możecie sobie jakieś zdanie na ten temat wyrobić, powiem Wam tylko tyle, że to nie są konkretne rzeczy, dużo jest tu pierdół niepotrzebnych, jakby, no ktoś może mi pisać, że nic konkretnego Aga nie kupiłaś, o takie pierdoły, no ale to dzieciaki u mnie lubią, tutaj się tak je, nie poszłam i nie kupiłam 3 kilo schabu, tak, czy tam wątróbkę, czy karkówkę, czy nie wiem jakie jeszcze inne mięso, po prostu tak tu się je. Lubimy pizzę, jemy pizzę, lubią makarony, jedzą makarony, lubimy cheeseburgery, lubimy makarony, i takie rzeczy jemy. No, dlatego jesteśmy tak zdrowi. No, a tym teraz pozytywnym akcentem się z Wami pożegnam i zrobimy sobie jutro pewnie kontynuację i zasiądę, pewnie zacznę dzień od pielęgnacji i od pewnie testu tych 3 produkcików, bo zrobię Wam właśnie taki filmik. A teraz mi ślinka cieknie i pozwólcie, że spadam szamać. Jeszcze nie wiem, na co się zdecyduję. Najlepiej to na wszystko. Wszystko do mnie dzisiaj mówi. Jestem bardzo głodna w pracy. Nie siadłam na minutę i nic nie zjadłam. Masakra. I już ziewam. Także myślę, że chyba skorzystam z tej kawci i chyba sobie zrobię pół kubeczka. No i za coś tutaj się zabieramy. Także życzę Wam przyjemnego dnia, popołudnia, wieczoru, whatever. I słyszymy się jutro. A dla Was niebawem. Czyli pewnie w kontynuacji albo w dalszej części tego vloga. Do usłyszonka.